chciał wylądować na polu. Awionetka przewróciła się koźle, wypadek awionetki. W miejscowości Koźle województwo łódzkie, przewróciła się awionetka, poinformował rzecznik wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak. Pilot nie odniósł obrażeń. Do wypadku doszło we wtorek około godzina 15. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pilot samolotu próbował wylądować nim na polu w miejscowości Koźle w gminie Stryków. Podczas tego manewru awionetka przewróciła się. Pilot nie odniósł obrażeń. Interweniowało lotnicze pogotowie ratunkowe oraz cztery jednostki straży pożarnej, których działania zostały ograniczone do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, przekazał Pawlak. Okoliczności zdarzenia wyjaśniać będzie Komisja Badania Wypadków Lotniczych.